Proszę Państwa, ten kongres jest pod hasłem Smak Szczęścia. Tak jak powiedziałem wcześniej, dla mnie, jeżeli byśmy się przyjrzeli tematyce praw kobiet, to mi się bardziej one kojarzą w Polsce z krzywdą, dyskryminacją, lekceważeniem, poniżającym traktowaniem, przemocą i różnego rodzaju sytuacjami cierpienia, które niewiele mają wspólnego ze szczęściem. Być może kiedyś będziemy żyli w kraju szczęśliwym, gdzie faktycznie prawa kobiet są w pełni szanowane, ale na razie tak jeszcze nie jest. Zobaczymy, jak długo jeszcze będziemy na to musieli czekać. Wydaje mi się, że rozpocząłbym od obecności kobiet w życiu publicznym. Być może Państwo pamiętają to, co było jednym z sukcesów Kongresu Kobiet jako ogólnego ruchu, to było jednak doprowadzenie do tak zwanych kwot na listach wyborczych i to spowodowało zarówno większą obecność kobiet na listach wyborczych, jak i zwiększyło poziom reprezentacji. Natomiast jeżeli byśmy się przyjrzeli, jak to wygląda w praktyce, czy faktycznie coś się trwale zmieniło, to jeszcze nie, to jeszcze jest dużo do zrobienia. Na przykład, jeżeli byśmy spojrzeli na zwyczajną statystykę, ile mamy radnych, które są kobietami, to ich będzie w skali całego kraju tylko 1/4. Nie połowa, 1/4. Tak? Także to już samo w sobie pokazuje, ile jest jeszcze tutaj do zrobienia. W kontekście wyborów do Sejmu pojawiał się na przykład od lat taki postulat wprowadzenia suwaka na listach wyborczych. Co to jest suwak? Chodzi o to, aby na listach wyborczych nie ustawiać kobiet w charakterze takim, że mają wypełnić te 35% na listach, ale żeby były one na przemian. Kobieta, mężczyzna, kobieta, mężczyzna, kobieta, mężczyzna, ponieważ praktyka jest taka, że co prawda kobiety stanowią te 35%, ale jednak jakimś dziwnym trafem na pierwszym, drugim, trzecim miejscu są częściej faceci niż kobiety. I gdyby to się udało zmienić, to byłaby to jedna metoda, jedna ze sposobów, aby zapewnić większą reprezentację w życiu społecznym i w życiu politycznym. Teoretycznie, tak jak Konstytucja mówi, wszyscy mamy, prawda, równe prawo do uczestnictwa w życiu zawodowym i rodzinnym, ale jakimś dziwnym trafem się później okazuje, że kobiety jednak bardziej się angażują w to życie rodzinne niż w życie zawodowe i nie zawsze to jest wynikiem ich dobrej woli, czy ich decyzji, ale raczej wynikiem tego, że tak zostało, tak w pewnym sensie społeczeństwo, ale też system prawny ukształtował sytuację, że jednak to pogodzenie tych różnych ról jest o wiele trudniejsze.